Niedzielna Loża Radiowa. Ciąg dalszy Niedzielnej Loży Radiowej, ale już z młodszą ekipą, choć z tym samym starym prowadzącym, w Górniak, wita Państwa, a u mnie już przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych, pani Karina Wiślicka z z 15. Dzień, Dzień dobry, dobry Państwu. Pani Katrin Kośny z Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marko Markowski z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam radiosłuchaczy. Pan Karol Wojtas, Młodzi Nowocześni. Dzień dobry. Czyli Nowoczesna. I pan Jacek Jaszczyszyn, Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry. Czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na początek na ten sam temat, na który rozmawiałem z waszymi starszymi Kolegami, czyli piątkowy strajk szkolny. Ja zacząłem od tego, że wiele głosów komentowało to w ten sposób, że wykorzystano uczniów do gry politycznej, posłużono się uczniami do gry politycznej i oto poszedł główny spór. Myślę, że Wy macie tą, tę przewagę, że w przeciwieństwie do wszystkich starszych polityków, to Wy oprócz pa pana Skuki z Kukiz 15 kończyliście. Gimnazja. Yy, tak. A to, Pomylił się pan. Nie, nie. Oprócz, ja mówię oprócz. o po, po poprzednikach, aha, że pan z z 15, pan Paweł Grabowski kończył gimnazjum. Was chciałem spytać, wszyscy kończyliście gimnazjum? Rozumiem, ja nie kończyłem. Pan nie gimnazjum. kończył. Pan z PSL, Dlaczego pan nie kończył gimnazjum? No, byłem ostatnim rocznikiem, który kończył podstawówkę ośmioklasową. Aha. Tak. Pozostała czwórka kończyła gimnazjum i do jak oceniacie teraz likwidowanie gimnazjów i powrót do starego systemu, czyli 8 klas plus liceum? Czy jaki jest Wasz stosunek jako młodych polityków do tego sporu, jaki wybuchł w Polsce wokół reformy edukacji? Kto pierwszy? Może ja. Powiedział pan na początku... O Młodzi tym, nowocześni, pan Karol Wojtas. Tak, powiedział pan na początku o tym, że jest to być może pewne wykorzystywanie polityczne dzieci. I że są takie głosy. Tak i ja się z tym zgadzam. PiS wykorzystuje dzieci do swoich zabaw politycznych. Wykorzystuje, robiąc tą refo reformę, przeprowadzając ją do zabaw politycznych i gra życiem dzieci, gra życiem ro rodziców, nauczycieli. Często może ich pozbawić pracy przez tą reformę może pozbawić odpowiedniego wykształcenia tych dzieci, bo to jest całkowita zmiana, całkowity chaos edukacyjny, to, co PIS teraz robi, i ta reforma jest po prostu dużym błędem, błędem dla nauczycieli, według nauczycieli, błędem według rodziców i błędem według wielu dzieci. Właściwie ten brak konsultacji społecznych z nauczycielami, z rodzicami jest załamujący, ta cała reforma. Też jest załamująca, i mam nadzieję, że może PiS pójdzie po rozum do głowy po tym proteście proteście wszystkich, nie tylko nauczycieli, ale także rodziców czy uczniów i anuluje tą reformę. Pan, wypowiadając swoje dość ostre słowa, yy, patrzył wymownie na pana Marko Markowskiego z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, ale w międzyczasie pani Karina Wiślicka. Skuki z Kukiz 15 podniosła palce, palce że jak w szkole trochę, ze, <noise> że chce się wypowiedzieć. Dajmy głos kobiecie, potem pan Jednak. Marko. Tak, bo chciałam się odnieść do tego, co kolega powiedział, że młodzież będzie mniej wykształcona. No Chciałam powiedzieć, że teraz są już takie głosy wszystkich państwowych wyższych uczelni, że młodzież po gimnazjum przychodzi mniej wyedukowana. Więc może odnieśmy się do takich badań, które faktycznie no, są prawdziwe, a nie do jakiejś insynuacji. Więc moim zdaniem ta reforma jest potrzebna. Natomiast kwestia tego, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze i no myślę, że tutaj ta sprawa została podjęta za szybko, że należałoby troszeczkę przemyśleć wszystkie kwestie. Natomiast moim zdaniem, jak i Kukiz 15, reforma edukacji jest potrzebna, ponieważ kolokwialnie mówiąc, gimnazjum były, gimnazja były troszeczkę niewypałem. Ponieważ, tak no jak pani powiedziała, no, obniżyły no ogólno, tak. ogólny poziom wiedzy, Dokładnie, zresztą też jest tutaj kwestia tego, znaczy, że... Pani potwierdza to, co ja słyszałem, to, co ja też akcentowałem z dorosłymi politykami, czyli opinie wykładowców uniwersyteckich, tak. którzy mówią, że no, młodzież jest o wiele no, głupsza, tak po prostu mówią, no, niż 15-20 lat temu. Yy, czy pan, jeszcze chciałam. Tak, mogę dokończyć jeszcze, oczywiście. bo to jest jeszcze kwestia tego, że y, dzieci po podstawówce wchodzą w zupełnie nowe środowisko w gimnazjum. No i można zaobserwować, że po prostu chcą zaistnieć, więc też wpadają w jakieś tak naprawdę moment nałogi, ponieważ chcą zaimponować starszym kolegom. Gdyby były cały czas w tym samym środowisku, czyli w ośmioklasowej szkole, nie byłoby to takiego przeskoku. Więc to też jest ważna kwestia. No ale w moim podstawówce zdaniem. też na przykład uczeń z drugiej czy z trzeciej klasy ociera się w szatni czy w toalecie o siódmą czy ósmoklasiste i, i wtedy przepaść między nimi jest, jest potężna, jeśli chodzi No o tak, o ale nie wiek. ma tego całego jakby, całej zmiany mhm. środowiska, tak, bo kiedy przechodzi dziecko z podstawówki, no jest na przykład szkoła gdzieś o wiele dalej od jego miejsca zamieszkania, więc to też chce tam panować, są nowsi koledzy, całkiem nowe środowisko, więc myślę, że to też jest dosyć ważna kwestia. Pan Marko Markowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości padły poważne zarzuty, że pis igra wręcz z życiem. No nie wiem co tutaj dzieci, yy, kolega z nowoczesnej miał na myśli mówiąc, że błędem według yy dzieci ch chciałbym podkreślić, że w proteście wzięło udział jedynie 11% yy nauczycieli yy szkół, tak? Zresztą jest to liczone też w ten sposób, że wystarczyło, że bierze udział jeden nauczyciel z danej szkoły i było to wliczane już do statystyk, że, że szkoła protestowała. I, I to właśnie dopowiem. I w Ostrołęce I... był właśnie taki przypadek, 50-tysięczne miasto, protestuje tylko jeden nauczyciel. I Ostrołęka liczyła się już jako... Oczywiście, liczyła się już... do strajkujące miasto. Tak, tak, tak. No ZNP tutaj jawnie deklaruje się po, po stronie opozycji totalnej. Zresztą, co już było widać, że tutaj przewodniczący broniarz chodzi na czele Marszy KODU, czy pokazuje się z politykami Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. No, to jest właśnie wykorzystywanie dzieci do, do walki politycznej. Strajk na pewno odbija się, się na dzieciach, nie ulega to żadnej wątpliwości. Wracamy tutaj do tematu tak naprawdę, który był poruszany w tydzień temu, tak? W poprzedniej loży radiowej prowadzonej przez Marka Świercza. Myślę, że no wracamy, bo, bo, bo jest protest, ale no naprawdę no nie był on, on tak był ogromny. Większość nauczycieli, Trzeba to skomentować. Większość nauczycieli się wykazało rozsądkiem, nie biorąc udziału mm -hmm. w mm -hmm. czymś takim. Po prostu nie chciał brać udziału w chłopie politycznej. E, moim zdaniem. E... Pani Katrin Kośny. Związek, Związek młodzieży mniejszości. Tak może na początku jeszcze dodam, że my nie jesteśmy żadną partią polityczną, tylko ugrupowaniem. Ale macie swojego przedstawiciela w Sejmie, więc tak. traktowani jesteście tu na przykład w radiu jako. Jako partia tak, tylko chciałam zaznaczyć, Oczywiście. że nie uważamy się jako partia polityczna. KUKI z 15 to My też również. nie jest partia, prawda? <śmiech> e, <śmiech> nie, nie tak. pobieramy subwencji, więc jesteśmy ugrupowaniem obywatelskim. Moim zdaniem y, ta cała reforma edukacyjna, która jest wprowadzona, dzieje się za szybko. Nie bierze się pod uwagę głosu y, nauczycieli, uczniów, y, całego społeczeństwa. Po prostu. Y, Ignoruje się ten głos, który płynie od dołu, mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że będzie słuchać ludzi. Wydaje mi się, że powinny być najpierw konsultacje, a później powinny być dokonywane jakieś zmiany. Ale czy kierunek zmian, to znaczy likwidacja gimnazjów, cztery osoby na pięć, które tutaj, na sześć, jeśli mnie liczyć, które tutaj siedzą, skończyły gimnazja, to była dobra szkoła? Ja muszę był. i tutaj przytoczę, że nie w żadnym prawicowym, tak niepokornym portalu, tylko w interi 14 lutego tego roku był publikowany sondaż CEBOSu, gdzie było zadane pytanie, czy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej będzie lepszy niż gimnazjum? Dokładnie takie było zadane pytanie. I 57% opowiedziało się, że tak, że, że wiąże nadzieję z tym, więc. Ma to jakieś swoje odzwierciedlenie w opinii społeczeństwa. A wy mile wspominacie swoje gimnazjum? No, ja przeszedłem ten proces dość łagodnie, gdyż był to zespół szkół, więc yy, nie zmieniłem środowiska. A. A ktoś z Was uczył się tak, że z podstawówki wskoczył później do zupełnie innego środowiska, to o czym pani mówiła, że, że nagle no, yy, patologie i, i strach. Znaczy no, pojawiają się, nie mówię, że, że yy, wszędzie wyczekuje. Że, że oczywiście, występują. oczywiście. Znaczy, no ja przechodziłam z jednej placówki do drugiej, natomiast to było na jednym osiedlu, więc tak bardzo nie odczułam tej zmiany, ale są osoby, które faktycznie odczuły i chciały na przykład zaimponować. Dzieci z wiosek, które zmieniły radykalnie swoje środowisko, mówi się wprost, że były traktowane gorzej, zarówno jak przez swoich rówieśników, jak i przez nauczycieli, tak? Ja się z tym nie zgodzę, jeśli mogę, zmieniłem dokładnie Pan swoje Karol środowisko. Pan Karol Młodzi Nowocześni. Tak, zmieniłem dokładnie swoje środowisko, nie znałem praktycznie nikogo w gimnazjum, ale pomimo tego to jest do, dla mnie bardzo miły czas, bardzo miłe doświadczenia. Poznałem wielu nowych ludzi, z którymi rozmawiam do dzisiaj, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj. To naprawdę było super przeżycie i myślę, że odbieranie takiej możliwości ludziom, odbieranie możliwości poznania nowych osób w gimnazjum, odbieranie także możliwości tego systemu edu edukacyjnego jest błędem, bo gimnazje mają to do siebie, że one wychodzą naprzeciw potrzebom nastolatków. Podstawówki zajmują się młodymi dziećmi. Gimnazjaliści mają inne problemy, inne potrzeby. I gdybyśmy wrócili do tego starego systemu, do starego systemu edukacji, to mogłoby się zakończyć to w taki sposób, że zamiast tych nielicznych przypadków patologii w gimnazjum, mielibyśmy liczne przypady patologii, przemocy wobec młodszych w podstawówce. Pan Jacek Jaszczyszyn. Ja przepraszam, ale. Yy, ja nasi rodzice nie mieli możliwości poznawania. Ale przepraszam, ludzi. ja panu nie przerywałem. Ja, ja, jak w sejmie. Yy, <laughs> jak loży radiowej. Tak jest. Yy, kończyłem ośmioklasową podstawówkę. Pan Jacek Jaszczyszyn, Forum Młodych Ludowców, tak. PESEL. Yy, I nie było jakichś yy, takich sytuacji, w których. Byłaby jakaś przemoc względem młodszych dzieci, i tak dalej. Aczkolwiek, odnośnie całego tematu, to się muszę zgodzić z koleżanką z KUKI z 15. Faktycznie, może to jest. Historia pokaże, czy to jest złe, czy to jest dobre. Ale. Może faktycznie za szybko, za, za, za prędko, bez jakiegoś takiego przemyślenia? Nie wiem. Tak jak mówię, historia pokaże. No to dobrze, to oceniamy trochę tak. Na wyros, albo z zawiązanymi oczami, czy, czy, czy się powiedzie reforma, czy nie. Natomiast pytanie główne moje dotyczyło tego, czy, czy wykorzysta, inaczej, czy nawoływanie do tego, żeby dzieci nie poszły w piątek do szkoły, było wykorzystaniem ich do celów politycznych, czy nie? Jak wy to oceniacie? Zanim znaczy przejdziemy do następnego jest tematu. jest to na pewno ciężkie pytanie, bo z jednej strony rozumiem trochę nauczycieli, którzy chcą walczyć o swoje posady, ale z drugiej też mamy taką sytuację, że nauczyciel jest, że tak powiem. Nie do Są tacy nauczyciele, którzy już dawno powinni zrezygnować ze swojej pracy, ponieważ nie radzą sobie z dziećmi, nie są. No starsi nauczyciele, a oni właśnie są tak, jak mówiłam, już nie do ruszenia. Więc, z jednej strony, rozumiem ich obawy, ponieważ boją się o swoje stanowisko, ale z drugiej strony, myślę, że ta kadra pedagogiczna, nauczycielska też powinna być wymieniana na nowszą, bo młodsi ludzie mają więcej pomysłów, są bardziej kreatywni, też potrafią dostosować jakieś. Potrzeb, dostosować do potrzeb dzieci mm -hmm. program, czy też zabawy na przykład w młodszych klasach, ale To też jest i... jeden aspekt sprawy. Tylko i chodzi o coś takiego. No, mówi się na ogół uczniom, wagary to jest coś złego. Czasami możecie sobie pozwolić, na gianie, ale, ale ogólnie to jest coś złego. I nagle nagle przychodzi rodzic i mówi, ty idziesz gdzieś na wagary, bo mi się nie podoba e, rząd. Dziecko nie za bardzo orientuje się, dlaczego tatuś nie lubi y, pisu lub, lub, y, y, lub innej partii i Tutaj, tutaj chyba jest sedno mojego pytania. Mi się wydaje, że właśnie rodzice tłumaczą dzieciom, dlaczego nie wysłałem ich do szkół, z czym to się wiąże, dlaczego jest taki opór społeczny. No po prostu też są niezadowoleni z tego programu, który chce się wprowadzić. Więc ja myślę, że to jest, że rodzice już tłumaczą też tym dzieciom, na jakiej zasadzie Nie w tym dniu nie pójdą do szkoły. Czyli co, miałoby to dodatkowy walor, nie wiem, obywatelskości, bo, bo dziecko pozna, no nie wiem, jakieś uwarunkowania, sytuację polityczną? Mm. Tak, no na pewno dzieci w podstawówce czytają gazetę wyborczą Newsweeka, no Może nie, nie dzieci w pierwszej, drugiej klasie nie czytają, ale ja myślę, że jeżeli rodzice rozmawiają z tymi dziećmi, to już też im fajają postawę obywatelską tym dzieciakom od małego. Dziś nawet studenci, proszę pana, nie czytają żadnych gazet już. Tak, no właśnie. Znaczy, nie, mówię to nie jako kontrę, tylko jako no tak, potwierdzenie tak. tego, co pani tutaj mówiła z KUKI z 15, o obniżeniu się ogólnego poziomu wykształcenia, ciekawości świata. I, i, i jakiejś takiej wiedzy młodych ludzi. Tak. Ciężko powiedzieć, czy się y, poziom edukacji obniżył. Wie pan, no, y, mm -hmm. ostatnio y, spotykam. Kolegi dziecko, które ma tam, nie wiem, 3 czy 4 lata, i ono sam na tym tablecie to tak jak jak, dobry informatyk, a, a ja pamiętam, że ja w wieku, nie wiem, 3 lat to się chyba jakimiś samochodzikami bawiłem. No, tak. Bo nie lepiej. było tabletu, proszę pana. Tych, tylko to, to właśnie. Tu... No pozostaje pytanie, jakie, ciężko. jaka treść jest tam konsumowana no, na tym tablecie, tak? Znaczy, właśnie nie ciężko stwierdzić, bo to wszystkie wyższe państwo uczelnie potwierdzają, że młodzież przychodzi mniej wyedukowana. Proszę tak, mi wierzyć, ja 6 liczbę... lat uczyłem studentów i, i było coraz gorzej. W ogóle przychodzili studenci na kierunek dziennikarstwa i oni nie wiedzieli y nic, y na przykład o tygodnikach opinii opiniotwórczych w Polsce, który jest lewicowy, który jest prawicowy. Nie potrafili im wymienić nawet nas, nie mówiąc o tym, że, żeby go czytali, obojętnie czy na tablecie, czy w papierze. To nie często obchodziło. pierwszy rok szkoły średniej to jest wyrównywanie y, po prostu materiału, wyrównywanie szans uczniów po tym co wynieśli z gimnazjum. tak? No ale dokładnie tak samo było w y, latach, w których ja się uczyłem, czyli 8 klas, a później y, ja akurat 5 lat technikum, prawda? Także, mhm. także dokładnie. Czyli było co, do... też pierwsza ten klasa ten problem, średniej pierwsza była taka? Pierwsza klasa średnia była wyrównywanie podczas się, tak? Tak. No tak, tak bo tak. Zdaje się, że też z różnych same. podstawówek będą przechodzić dzieci, więc. No tak, Myślę, z podstawówek tak. wiejskich do miasta, no bo wtedy w średnich szkół w Ale na nie Ale zawsze podstawówki nie było. wiejskie są gorsze. Czasami można trafić świetnego wiejskiego nauczyciela i przyjść do miasta tak wyedukowanym, że wszystkim buty pospadają w klasie. Tak też było. Zdarzało się. Zdarzałość. Proszę Państwa, czy chcecie jeszcze dopowiedzieć coś w temacie strajku piątkowego? Ja myślę, że warto jest dodać. Pan Marko Markowski, pisze. Strajk jest cały czas tutaj podnoszony. Pytam się, gdzie, gdzie było ZNP, jak zlikwidowano przez 8 lat rządów PO i PSL tysiąc szkół w Polsce. Gdzie wtedy protestowano? Szkoda, że nie ma dziś nikogo z młodzieżówki PO, bo zadalibyśmy mu to pytanie. Ktoś chce odpowiedzieć gdzie była Platforma Obywatelska, gdzie był ZNP. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale nie tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo protestują także inne organizacje, protestują rodzice i protestują właśnie także dzieci i uczniowie. Zawsze, gdy nastaje taka potrzeba, protestują w różnych formach. Forma protestu i zamykania szkół wynikła pierwszy raz od 10 lat, bo jest taka poważna sprawa, taka poważna ustawa. Ja pamiętam, że nauczyciele w różnych miejscowościach często sprzeciwiali się likwidacji szkół i często miało to pozytywny skutek, nie broniąc tutaj Platformy Obywatelskiej, bo ona ma wiele na sumieniu, porównywanie niszczycielskiej ustawy dotyczącej wszystkich szkół a porównywanie pewnych lokalnych wybryków niektórych lokalnych władz nie jest poważne. Jak pan powie na taki No brzmi to co najmniej dziwnie, ponieważ Nowoczesna, zażyt? Nowoczesna jest y, dzieckiem Platformy Obywatelskiej i trzeba tak po prostu powiedzieć nawet patrząc na lokalnego lidera y, tej partii, który jest, y, którego ojciec współtworzył Platformę Obywatelską, więc jednak jednak możecie coś powiedzieć na temat likwidowania tych szkół, tak? Macie, macie ten sam ten sam elektorat często już polityków, którzy wcześniej działali w PO, więc ja to skomentuję hmm. tylko tak, że to PiS i PO miały Platforma być w Platforma 2.0, Platforma 2.0. To popis był, a nie PO nowoczesna, więc tylko tak to mogę skomentować. Thanks. Nawiązuje pan do słynnej idei z 2005, kiedy w kontrze do wszechwładzy z LD Miał się, miała się stworzyć koalicja popisna, no ale została tylko w sferze marzeń. Obie partie natychmiast się skłóciły i to trwa do dziś. I czasami widać to przy tym stole, choć czasami jest to intelektualnie płodne i ważne, no bo nie zawsze we wszystkim trzeba się zgadzać. Szanowni Państwo, drugi temat dzisiejszej loży to rzeka Odra, ale rzeka Odra w kontekście konwencji AGN o europejskich szlakach wodnych. Prezydent Duda dwa miesiące temu podpisał, już, ratyfikował właściwie tę konwencję. Ja nigdy nie zdążyłem tutaj porozmawiać w Loży na ten temat. Dziś próbowałem z dorosłymi politykami. Mieliśmy tylko na to 7 minut, ponieważ tyle czas, dużo czasu zajęła nam dyskusja o, o, o tym strajku. O co tu chodzi? Jest europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. I to porozumienie zakłada, że w Europie będzie istniało 9 głównych szlaków wodnych, niekoniecznie 9 rzek, tylko 9 głównych szlaków łączących wiele rzek. 27 tysięcy długości mają mieć te szlaki i mają połączyć 37 najważniejszych portów morskich całego kontynentu. No niezła sieć, i Opole ma leżeć na jednym z ważnych odnóg. Tej sieci na jednym z ważnych szlaków tej sieci. Wy nie pamiętacie już chyba barek na Odrze, co? Pamiętamy. Pan pamięta, tak? Pamiętamy. Ale jak ja byłem w waszym wieku, to one tak pływały jak teraz samochody po, 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 po moście, to one tak pływały dołem. Tak, taki był ruch. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Czasami widocznie, czasami pisowi też coś wyjdzie. Yy... Na razie tylko podpisał. <laughs> Czasami też coś wyjdzie, tak? Także, także super. Dla regionu region się rozwinie, rolnictwo prawdopodobnie też, gdyż wysłanie na przykład przez rolnika jednej tony zboża do portu, no to jest około 100 złotych, tak? Ciężarówka przewiezie około 200, 25 ton, mhm. tak? Czyli rolnik musi zapłacić, jakby chciał sprzedać w porcie, mhm. około 2,5 tysiąca. Mhm. Za sam transport. Tak, za sam transport. Barka weźmie na siebie około, nie wiem, tam od 200 do 300 ton zboża na raz. I dużo I, taniej. I kosztuje to około 10-15 razy taniej, więc, więc i tak samo przywożenie. Tylko trochę tam dłużej trwa. No, ale... Nawozów sztucznych i tak dalej. No, trwa, trwa, ile trwać musi, tak? Także pomysł super. Tak, jeszcze myślę, że należy też zaznaczyć, że jest to ekologiczny sposób transportu, bo w tej chwili transport śródl śródlądowy jest, czy rzeczny, jest to niecały 1% całego transportu. W więc, Polsce? Tak, więc myślę, że warto byłoby też właśnie pójść w strony pod względem środowiska i, i ochrony. No i ze, stasy, ze statystycznego punktu widzenia, no to... <laughs> y tych, tych wypadków na rzekach w transporcie śródlądowym jest dosłownie o, o kilkanaście rzędów wielkości mniej niż wypadków, prawda, tych no. ciężarówek na drogach. Poruszył Pan tutaj ciekawy aspekt, ale ciekawe, czy to by miało przełożenie. Wydaje mi się, że ale tak, no bo co tak, takiej barce może się stać? Nie, nie. Rzeczywiście na drogach byłoby wtedy mniej wypadków. Na pewno będzie i tak będą jeździć tymi drogami, będą wozić co innego. No ale o ile coś, drogi co... się będą mniej niszczyć, prawda? Także, także pieniądze, które zostaną to... z, z remontu dróg, mogą przejść na remonty tych, tych które... i tak dalej, nie? Otworzył mi pan tutaj spojrzenie na coś. Ktoś no, jeszcze? No mi się wydaje, że też właśnie jest Pani Katrin Kośny, Mniejszość Tak, e, Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok, w którym teraz właśnie idziemy, że poprawi się ten transport. Transport e, e, przyniesie się właśnie na drogę e, wodną. E, w 2000 roku wiem, że transport wynosił e, ponad 10 milionów ton, było przewożone, a w 2012 doszłam do informacji, że niecałe 5 milionów ton, więc ja myślę, że spadło. Że spadną i że teraz poprawi to po prostu sytuację, że znowu będziemy więcej, więcej rzeczy przewozić tą drogą morską. A płynęła pani kiedyś jakąś ważną niemiecką rzeką? Nie, nie, ja nie płynąłem renem i uwierzcie ja mi, płynąłem renem. jak na autostradzie jak po prostu korek. ruch niesamowity i widać, że to jest wielki, ogromny biznes i że rzeka to jest fantastyczny pomysł na transport. Pan Marko, Markowski chce no, powiedzieć. Ja tak, jadąc w zeszłym hmm. roku do Brukseli naprawdę patrzyłem z zazdrością na, na ruch rzeczny. Przejeżdżając też w godzinach porannych widziałem wręcz parkingi dla barek, gdzie barki stały 10. 12 barek, które czekały na załadunek. Nie wiem, czy tam też mają jakiś czas, kiedy nie, nie można pływać, ale no naprawdę, no widok, widok niecodzienny. Z dzieciństwa mieszkając w Krapkowicach nad Odrą widziało się przepływające barki, ale no nigdy z taką częstotliwością. Co do tutaj podpisania. Przez prezydenta Andrzeja Dudę. Chciałbym nawiązać, odwracamy, odwracamy trend, który zniszczyła Platforma Obywatelska i pani premier Ewa Kopacz, bo w 13 października 2015 roku na wyjazdowym posiedzeniu rządu pani Ewa Kopacz ratyfikowała umowę w sprawie regulacji Odry dyskwalifikującą Odrzańską Drogę Wodną do trzeciej klasy, czyli do klasy regionalnej na tym odcinku granicznym, wręcz do klasy turystycznej, tak. A powinna być podniesiona do czwartej klasy. Czyli I do to, tej wyższej, i to nas teraz, żebyśmy obliguje, mogli w tak. tym AGE nie być. Tak, dokładnie tak. Mhm. To może ja przede wszystkim... Tutaj, tak, to jest tylko podpis. I pamiętajmy o tym, że podpis nie spowoduje tego, że Odra nagle stanie się dostosowana do norm. Do tego trzeba współpracy z Unią Europejską, również z Niemcami. A pis w ostatnich tygodniach i miesiącach pokazuje, jak... Współpraca nie wychodzi, więc to jest z pewnością duża szansa dla Odry, duża szansa dla Opola, ale czy PiS ją wykorzysta, o, tutaj mam obawy. Znaczy, to samo powiedział pan, pana starszy kolega, pan Zembaczyński, że Europa, znaczy dał do zrozumienia, że Europa obrazi się na nas za anty, rzekomo antyeuropejską politykę PiSu i po prostu nam nie da pieniędzy na Odrę. Tak może być, proszę państwa? No to oczywiście. Straszenie, Europa jest tak to Straszenie. Straszenie. Myślę, że, oczywiście, że, że straszenie. Chciałbym też nadmienić, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi zainwestuje w odrzańską drogę wodną tutaj na odcinku województwa śląskiego do pola miliard złotych. Co można za ten miliard zrobić? Dużo, mało, jak. Już. W co to... Chciałbym tutaj wspomnieć mhm. też e, słowa wojewody opolskiego Adriana Czubaka, który, e, kiedy, który mm, kiedy padła informacja właśnie na temat, że będzie wznawiana droga towarowa na Odrze, no to uruchomiły się lawiny, lawiny telefonów. Dzwonią firmy, które nie tylko chcą korzystać z drogi do, do spławiania towarów, ale także brać bezpośredni udział w, w inwestycjach. Trzymamy kciuki za Odrę? Ja myślę, że tak. tak. Że poprawi się też żegluga turystyczna. Na przykład w Niemczech Właśnie. jest tak, że przy śluzowaniu turystycznym nie trzeba płacić za przejazd, a w Polsce niestety trzeba jeszcze płacić za to. I to ogranicza turystykę. Tak. No, Od rzek, która jest fantastyczną rzeką. Tak, dokładnie. Pływaliście no, jakieś granicą, nie niestety. No, są nie za granicą te barki, takie wie pan, turystyczne, gdzie można mm -hmm. przepłynąć pa, paręset kilometrów barką, mm -hmm. prawda, i tak mm -hmm. dalej. Y, bardzo chętnie bym się wybrał na taką wycieczkę po Polsce. Chętnie odrą, prawda, z Opola, z opola do, opola do Szczecina. Szczecina. Nad zalew Szczecina. Tak. Patrząc też na, na to, że Polacy, no trzeba przyznać, że są liderem branży logistycznej transportowej w Europie, spedycyjnej, no to myślę, że ten biznes także sobie świetnie poradzi w transportie. Szybko byśmy go rozkulali. Tak, tak, myślę, potrafiliśmy że tak, mamy tutaj potencjał, naprawdę biznes z tyrami, bardzo. Dobra, na no Przecież. No... I to ludzie bez pieniędzy, bez ktoś kupił jedną ciężarówkę, później drugą, później na spółkę ze szwagrem, trzecią i nagle po 10 latach ma wielkie spedycyjne. Przedsiębiorstwo, które się liczy w Europie i które zagraża konkurencją. To szukałem się nawet informacji, że, że gro Polaków pracuje jako kapitanowie właśnie na takich barkach tak, śródlądowych. Tak, tak. Na zachodzie. W, na zachodzie i, no bo tutaj i wszystko padło. Są o niebo, niebo lepsi od, od zagranicznej, prawda, konkurencji. Prawda? W Koźlu jest szkoła. Mowa, tak. Z fantastycznymi tradycjami, która mogłaby taką marynarską, śródlądową kadrę kształcić. Ja też trzymam kciuki, bo muszę wam na koniec powiedzieć, że jeszcze w 1994 roku jako początkujący dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej płynąłem w takim rejsie z ówczesnymi ministrami i wszystkimi VIP-ami w takim rejsie po Odrze, gdzie właśnie ogłoszono start jakiegoś niesamowitego nowego programu, który już za 2-3 lata miał tę Odrę pogłębić, pogłębić wyposażyć w nowe śluzy i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Pisałem bardzo entuzjastyczne wywiady z tymi ludźmi, którzy tam płynęli. Oczywiście było obfity catering, impreza, to wszystko trwało dwa dni. Przeniosło się później do, do elektrowni Opole, bo aż tam dopłynęliśmy. Przyjechało tu kilku ministrów, generałowie, Bóg wie kto, biskupi. Minęły 23 lata, a nadal po odrze nie pływają barki. Więc też razem z Wami trzymam kciuki za ten projekt. A Wam serdecznie dziękuję za udział w tej audycji. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze spuentować, dodać coś, powiedzieć na zupełnie inny temat, może. No to, skoro nie, to dziękuję Państwu. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Karina Wiślicka z Kuki z 15. Dziękuję i miłej życzę. Pani Katrin Kośny z Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Dziękuję, tak noch. Pan Marko Markowski z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, spokojnego popołudnia. Pan Karol Wojtas z Młodych Nowoczesnych. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia. I pan Jacek Jaszczyszyn z Forum Młodych Ludowców, Polskie Senstwo Ludowe. Dziękuję. A z państwem żegna się Zbigniew Górniak, który obie loże prowadził, a realizował je za szybą Adrian Chimiak. Dziękuję państwu, miłej niedzieli. Niedzielna loża radiowa.